Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym, 9 już opening packu z FIFA 14 Ultimate Team. Tak, pewne osoby mi powiedziały, daj sobie spokój, nie otwieraj tych paczek, strata czasu. Ale ja sobie wmówiłem, może teraz, może po tym mundialu, może w końcu coś, szczęście jakieś mi wypadnie. I jeżeli to będzie naprawdę szczęście szczęścia, to jestem już obłowiony przez najbliższy miesiąc. Tak uznajmy, zależy co to będzie. Otwieramy paczki, tylko musimy oczywiście z rozsądkiem. Sobie nawet jeszcze specjalnie stoper odpalę, żebym ja spokojnie i z rozwagą otwierał te paczki. Zaczynam otwierać pierwszą paczkę i od tej chwili właśnie włączam stoper. O, i coś mi jeszcze w battle logu odpisano. Nie wiem, ktoś do mnie chyba napisał. Sven Bender, no i oczywiście mamy kopię. O, ale mamy Bendera w Lars Bender. A nie, to jest drugi Bender. Do klubu przyda się kiedyś. Jakiś motta, nie motta. O, z PSG. Kiedyś sobie może złożę taki klub. Sorki za TS-a również. Ale chyba go nie wyciszyłem. Wybaczcie. Dobra, bisewać. Na transferówkę zapieprzasz. No kurde, ale no jest więcej tych kart. Więcej rzecz jasna też kontraktów. Dobra, no trochę tego jest. Ale dobra. Mniejsza o to. No to wszystko do klubu. A reszta do Quixelu. Ile nam zajęło? O, akurat minuta. Otwieramy następną paczkę za 15k. Zobaczymy co znowu wypadnie. Liczę na szczęście. Liczę też na rozsądne szczęście. Okej, okay, co to teraz? Dąbia. Caballero, ja ci dzisiaj sprzedawałem i pójdziesz ponownie na transferową, bo Dąbia, no nie wiem co z tobą. Ten Louis francuski, za ile on chodzi? A se sprawdzimy. O, to jest jedyny możliwy. A dobra, to cię dam za jakieś, nie wiem. O kurde. I co się dzieje? What the fuck? LOL! Karta się zbugowała. Tej no, precz mi stąd. Idziesz za tysiaka. Na godzinę. Kurde. Bez jaj. Co to było? Wy to widzieliście jak coś. Więc żeby nie było. Dobra, i reszta to jakieś głupoty. Dąbia. Dobra. Wszystko też do klubu. No i jeden duplikat. Dobra, mamy dwie paczki już za sobą i 2,5 minuty. Otwieramy trzecią pakę, mega pakę. I co nam wypadnie z tej paki? Dawać, no. No Filipe Luis, no kurde, won mi stąd. Już przecież cię mam. Na transferową, no i kurde, no. No i mam wrażenie, że zaraz mnie szlak trafi. Tylko po prostu musi być na to moment. O, jakiś menedżer. No zawsze coś. A ten napastnik za ile pójdzie? Zaraz sprawdzimy, co to za ścierwo. I skąd on jest? Macedonia. No właśnie ta flaga jakoś mi śmiesznie nie odpowiadała, ale sobie zapamiętam, że to jest Macedonia. Macedończyk. Dobra. O, wszystko do klubu. Nie ma co. Reszta idzie się rąbać. Trzy paczki za sobą, 3,5 minuty. Podkreślam, że ja nie otwieram tych paczek dlatego, bo to jest jakiś wymysł, tylko po prostu sobie tak zaplanowałem. Skoro mam końsy, no to mam też i możliwość otworzenia tych paczek. Nic nie ryzykuję, a mogę jeszcze i zyskać. No dawać. Maicon, kurde. Spierdylaj mi stąd.
Won. Paszą won. Dobra. O, fajnie. Klona Vidala na transferówkę. Wszystko do klubu. I duplikaty precz. Dobra, cztery paki otworzone. 4 minuty. No, ładnie nam to idzie. Sprężamy się z tym. Nawet się nie dziwię, że się sprężam, bo chcę mieć już po prostu za sobą ten okres otwierania paczek. Sergio Ramos, niestety. Kurde, szlak by go trafił. Idziesz na transferową. Coś jeszcze takiego mi przypadło ważnego, czy to jakieś ścierwa same. Kolejny, o, francuski. Francuski ten, menedżer. Do klubu, kurde, bo on się przyda. Bo ja teraz jeszcze sobie zbudowałem przy okazji skład francuski. I taki menedżer właśnie przyda się. Dobra, połowę paczek mamy już za sobą. 5 minut otwierania. I teraz kolejne 5 minut poświęcamy na otworzenie kolejnych paczek. Jeśli tym razem też nic nie wypadnie, trudno. Dziękuję! Kros zielony! Lecisz do niemieckiego składu, lecisz, kurde, lecisz! Kurde, a warto było, bardzo warto. I nie sądziłem, że aż tak warto. Kros, zielony. Zajebiście. Nie, ja muszę go sprzedać. Za ile on chodzi? Ja pierdzie. Zielony kros, no super. No lepiej być po prostu nie może. Porównajmy cenę. Zielony kros. A jednak warto było otworzyć tą paczkę. Warto. Nie wiedziałem, że tak mi się jeszcze uda. Kros. A, nie połączy mi. To gównianie. No. Ej, no gdzie ja to wszystko teraz mam? Ej, moment, mam tego zielonego krosa. Ja go sprawdzę, szukaj. Ej, gdzie ten zielony kros? Ej, no kurczę. Gdzie on jest? Czekaj. No, dobra, już myślałem, że mi krosa zabrali. Ludzie. Dobra, jest mój kros. Dam cię na razie na transferową, albo dam cię już od razu do aktywnego składu. O kurde. A niech mnie kurde żyć kopnie. Kros, kros, kros. Ja pierdziele. I patrz, to jeszcze nie jest duplikat. To jest najśmieszniejsze. Czekaj. No kurde, no ja nie wiem, co z tobą mam zrobić. Na razie cię dam na transferową, a potem zobaczę, ile ty kosztujesz. Ale zajebiście! Zielony kros z FC Bayern. No i jeszcze jedna darmowa paczka, dlaczego FIFA World Cup. Ale dobra, odbiorę, no otworzę sobie ją potem. Huntelar. Spieprzaj. Na transferówkę jest. Zadupiasz Jose Henrique też na transferówkę, ale kurde, zajebiście jestem zadowolony. Aż sobie jeszcze założę stadion Wembley. Wembley, czy jak to się czyta, ale nie. Jestem zadowolony z otworzenia chyba 6. paczki. Tak myślę. Zajebiście. Zajebiście po prostu. Zielony kros. Pójdzie chyba w pizdu. Dużo. I myślę, że na nim zarobię. Dobra. Jedziemy z paczką numer 7. Tak, to już będzie 7. paczka. Jebut. Otwieramy. Jeżeli znowu coś nam wypadnie z boskiego, zielonego, albo czarnego, albo to co, cokolwiek, to ja normalnie będę happy do końca życia. No Ferdynand kiepski, won mi stąd.
Von Mis... Czekaj. Aruna Kone. Aż go zostawię, bo to jest szybkie bydle. Ferdynand. Dobra, na transferową mi idziesz, ty jesteś z Anglii, a ty wiesz, że Ferdynand Kiepski już umarł. Jeżeli chodzi o klub angielski. No dobra, Felipe Śmietana, już po raz trzeci mi się trafiłeś. Białe zęby jak śmietana normalnie. No kurde, ale jestem happy. Jeszcze raz. Dobra. Wszystko do klubu. I z podniosłym humorem mogę powiedzieć, otwieramy dalej paczki. Paczka numer 8. Jebut. Otwieramy. Już 9 minut, prawie 10. Sorki, bo już się wystraszyłem, że mi crossa zabrali. Ale jest cross. Co tam macie dla mnie? No Giroud, no spierdylaj. Spierdylaj mi stąd. Czekaj, tu jesteś Giroud. Ty mi się nie przydasz, czy jesteś dla mnie gówniakiem? Jakiś... Czekaj, za ile on by poszedł? Porównaj cenę. Może bym go opylił gdzieś. Pójdzie za jakąś fajną cenę. Nie wiem, zobaczymy. Dajmy cenę, tak, nie wiem, 30 tysięcy, taka rozsądna cena, 30k. Dobra. Ciesz się z życiem. Won mi stąd. Dobra, a co z resztą, ale... Stadio Olimpico. O, fajnie, dobra. Wszystko do klubu. I duplikaty precz. Dobra, paczka numer 8. Nie, 9, przepraszam. Widzicie, już nawet liczyć przestałem dobrze. Przez to, że mi cross wypadł. Zielony. Motm. Pójdzie na sprzedaż albo dołączę do niego. Co my tu mamy? Milner. No klusku angielski, weź mi stąd, idź. Ty dobrze wiesz, że ja nienawidzę Anglii już od tej pory. O, kolejny ciekawy menedżer. No ich już to mam w pizdu. Dobrych. Koke, o, Koke pójdziesz na transferówkę. Dobra, reszta do klubu. I na Quicksela. Przygotujmy się na tą boską, emocjonalną stronę ostatniej paczki. Jeżeli tym razem coś mi nie wypadnie, to i tak będę zadowolony z życia, z crossa zielonego. Jeżeli go sprzedam, to się obłowię, jeżeli nie, to trudno, ale walić to. Otwieramy ostatnią paczkę. Napiję się jeszcze wody cytrynowej, żeby mi dała więcej powera. Do dna. Sorki. Jeżeli słyszeliście, to sorki. Trochę mi teraz kwaśno na mordzie, ale otwieram ostatnią paczkę. Jeżeli tym razem mi coś wypadnie znowu, to ja po prostu dzisiaj nie śpię. Obiecuję wam, że jak coś mi wypadnie, to ja nie śpię. Jeszcze mogę zamknąć oczy, bo i tak mi kwaśno na mordzie. Proszę, dajcie mi Messiego. Co mi wypadło? Boże, co to jest? Co to mi wypadło? Ale dobra, idź do klubu. Dobra, nic mi nie wypadło. Szkoda, ale i tak jestem zadowolony z... pana Toniego Crossa zielonego. Nie wiem, albo go opylę, albo go dołączę do niemieckiego składu. Ale tak czy siak, mnie się oczywiście podobał ten opening pack. Mimo wszystko, w końcu na jakieś szczęście zaliczyłem. Nie wiem jak wy, ale ja jestem zadowolony. Dlatego dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego kolejnego opening packa, takiego naprawdę z prawdziwego zdarzenia. I jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo, do następnych opening packów. Bo co do FIFA 14 Ultimate Team, to dopiero od sierpnia, ponieważ w poniedziałek już mnie nie będzie na 10 dni, to już wam tak oficjalnie mówię, ale jeszcze powiem w odcinku informacyjnym, więc teraz już nie będzie żadnych ligówek, tylko ewentualnie jakieś opening packi. Trzymajcie się, na razie, yo!